Trener Michał Probierz razem z nami. Panie trenerze, w tym tygodniu doniesienia dotyczące Jagiellonii zdominowany wręcz przez odejście, sprzedaż Tuszyńskiego i Dzalamidze. A może pan w swoim stylu mnie zaskoczy i powie, a to wcale nie były najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. No po pierwsze to akurat, ja tak oceniam to wszystko i patrzę, to nam się wydaje, że my jesteśmy pępkiem świata, że tu my możemy wszystkich zatrzymywać, że my jesteśmy potentatem finansowym, jeżeli chodzi o Polską Ligę. Polska Liga jest śmieszna i trzeba to powiedzieć wprost. Nie bójmy się tego powiedzieć, że nas nie stać. My jesteśmy chyba 20 ligą, jeżeli chodzi o płacenie. I tego nikt nie chce powiedzieć, nikt tego nie mówi prawdy. Mówmy prawdę. Piłkarze wyjeżdżają, będą wyjeżdżać. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ich zatrzymać. Piłkarze, którzy dostają około 400 tysięcy euro za granicą w Polsce, żaden klub nie jest tego w stanie płacić. A my ciągle opowiadamy historię, a co my to jesteśmy mocni. Jesteśmy słabi, mega słabi i trzeba to powiedzieć wprost. Wiesz, wiesz, to był taki odruch, on go kurwa kopał z 3 razy, nie? I on kurwa, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, kurwa, wiesz, ten przeaktorzył. A powiedz mi, bramka była, ręka była, co? No. Aha. To przepraszam państwa. Wiem, że nie. Obydwie decyzje. Dla mnie jest ewidentny rzut karny, dla nas i ręka jest przypadkowa. A co powiedział pan sędziemu po meczu, jak tam wszedł pan na boisko? Nie mówiłem, tylko rozdzielałem zawodników, żeby nikt przypadkiem nie dostał żółtej kartki, bo mamy zagrożonych dużo zawodników i nie chciałem po prostu ryzykować, żeby następny jakiś dostał albo za czerwoną, albo za żółtą kartkę nawet, albo za 2 dni jest następny mecz i tak to jest, no w tydzień mamy takie dobre bomby. No co można powiedzieć po takim meczu? No, mamy jakieś marzenia, chcemy coś robić, no zastanówmy się nad sensem polskiej piłki, no bo to coraz gorzej, no ja mówię, my mówimy o szkoleniu, my mówimy o pewnych rzeczach, no zastanówmy się po co w ogóle trenować, po co grać. No, nawet powiem szczerze, że pierwsze moje myśl było w ogóle zrezygnować z trenowania, zająć się czymś innym i menadżerką może albo... Bo to nie traci w ogóle jakikolwiek sens sportowych rywalizacji. Jakich słów pan musiał użyć wobec swoich piłkarzy, wobec Bartka Drągowskiego, bardzo wzburzonego po tym meczu? Po chłopsku, żeby spierdolić. Panie trenerze, czy istnieje może jakiś tryb administracyjny, w którym będzie pan ewentualnie wracał do tej sytuacji, nie wiem, skarga na sędziego? Ta, whisky przyjadę do domu i sobie pierdolę, no bo chyba to zostało. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma... No, dzięki, chyba se szybciej pieprzę. Dzięki bardzo. Ale dostaliście też dzisiaj bardzo dobrą wiadomość, mianowicie taką, że Widzew przegrał z Zagłębiem. Wie pan co, powiem szczerze, nie obchodzi mnie, z kim Widzew przegrał. Ale to wam robi lepszą... Tak, zgadza się, my się musimy patrzeć na siebie. I grając tak dalej nie utrzymamy się. Musimy się, nie wiem, może ktoś kopa w dupę powinien dostać, albo w ryja, za przeproszeniem. To wtedy może się obudzimy i zdobędziemy jakieś punkty, które dadzą nam utrzymanie, bo pomału, przepraszam, że się wyrażę, wkurwia to. No i no, może trochę za mocne słowa, oglądają nas młodzi widzowie, wiem, że jest pan zdenerwowany. No, przepraszam bardzo, ale naprawdę jest to nasz 7 mecz, jest frustracja i my naprawdę chcemy, no ja nie wiem. Jedna rzecz... Trenerze, szybko kończy się nasza przygoda w Pucharze, bo już na pierwszej przeszkodzie odpadamy z Concordią Elbląg. Jak pan oceni to dzisiejsze spotkanie? Tu nie ma nawet co oceniać. To jest po prostu antyfutbol. Rozmawiamy na ten temat z chłopakami. Po prostu nie docieram do nich. Ciężko mi się z nimi, coraz trudniej się z nimi rozmawia. Może ta tabela jest za dobra. Oni mają swoje wizje, swoje filozofie grania. Uczulam. Tłumaczę, na czym to wszystko polega, no ale to jest takie pokolenie, że chyba wie wszystko najlepiej, dlatego musimy sobie trochę porozmawiać. To, że odpadliśmy z pucharu, to no, żaden wielki dramat, tak? Bo ja tu marzyłem, żeby budować drużynę, która by mogła wołać, że gramy o awans. Na razie patrząc na tą naszą sytuację w zespole, na siłę rażenia naszych napastników, to cieszmy się, że mamy tyle punktów. I trzeba się jak najszybciej ogarnąć, żeby w sobotę nas tam na ziemi nie sprowadzili w lidze. Dlatego myślę, że w tym pucharze z tą naszą grą, z tym naszym podejściem byśmy i tak za daleko nie awansowali. Boli to, bo mówię chłopakom, zaraz powiedziałem, wstyd mi bardzo, bo reprezentują Ostródę,
No dzisiaj 6 młodzieżowców w naszym pierwszym wyjściowym składzie. Są chociaż jeszcze jakieś małe plusiki po występie, zwłaszcza tej młodzieży? Nie. Wszystko za wolno, za delikatnie, za młodzieżowo, za dziecięco. To jest seniorska piłka. My nie mówmy o chłopaku, który ma 19 czy 20 lat, że to jest młodzież, tak? 17-latkowie grają w Bundesligach, w lidze angielskiej. To mówię, ten parasol trzeba ochronny z tych chłopaków zdjąć. Ja mówię, to jest katastrofa, że jest taki przepis, że młodzieżowcy muszą grać w piłkę. I cierpią trenerzy w pierwszych ligach, w drugich ligach, w trzecich ligach, bo trzeba takiemu jednemu i drugiemu cudakowi dać granie. On ma jeszcze menadżera i menadżer uważa, że jemu się należy. Im się nic nie należy. Jesteś dobry, to będziesz miał 16 lat, to będziesz grał. Ale przepis z tymi młodzieżowcami po prostu psuje im kariery, bo oni uważają, że jak gra, no to on jest dobry. A on gra tylko i wyłącznie dlatego, że jest młodzieżowcem. I ta młodzież od nas dostaje szansę, ale pan też ogląda te mecze, nagrywa, jeździ i no, który tutaj na kolana nas powali? No nikogo, no. Kibicuje Czesiowi Michniewiczowi, kibicuje Jackowi Magierze. No przecież ta reprezentacja Polski się kompromituje. Wygrali przypadkowo jedni raz z Finlandią, a Jacek już drugi mecz w czapkę. 2 mecze, 4 stracone, 0 punktów. To jest nasza młodzież reprezentacyjna, więc co my możemy mieć tutaj w trzecich ligach?